Hej, z tej strony Deko i dzisiaj zagramy w Garage Flipper. Grę dostałem od wydawcy w celu jej sprawdzenia, więc myślę, że ci, którzy grają w różne gry typu Flipper, czyli House Flipper i tak dalej, to bez problemu wiedzą, o co w tym będzie chodziło. Ja jeszcze w żadną tego typu grę nie grałem i myślę, że to jest fajna okazja, żeby sprawdzić fenomen tych gier. Więc nie przedłużając, rozpocznijmy nową grę. List od przyjaciela, James. Cześć, słyszałem, że zakładasz własną firmę. To wspaniale. Zainstalowałem wirtualnego asystenta na twoim telefonie. To może ci zrozumieć, jak wszystko działa. O, widzę, że jeszcze nie ma tłumaczeń, ale gramy przedpremierowo, więc może na dzień wydania gry to tutaj jeszcze jakaś łatka wyjdzie. Wow. Czoło jest za duże. Dobra, od razu lepiej. Poruszanie się, bieganie, skoki. O, jest menu. No i coś jeszcze z polskimi znakami, jeszcze nie tak. Dobra. A, my to w ten sposób przesuwamy, ok. Możemy obracać kółkiem myszy. A zrzucanie jeszcze mamy, ok. Ok. Spoko. Umam. Umiejętności? Co my tu mamy? Większa prędkość pracy młotkiem, szlifowania, malowania i tak dalej. Ok. Ulepszenie gracza, poruszanie się, pojemność worka. Ok. Dokładność wycenu 5% nawet zwiększa. No jakie będą ceny typu 10 tysięcy i 5%, no to tutaj już troszkę różnicy będzie nam robiło. Dobra, cofnijmy. Cofamy ekwipunek. 1000 kasy. W sklepie mamy kolory farb, jakieś takie, wiecie, rzeczy budowlane, można powiedzieć. Zlecenie aktualne, wszystkie tymczasowe SMS-y. Ok. Ja nie wiem, jakie mamy zadanie ogółem. A na razie to ja i tak tylko przyglądam. Garaż w lesie, jakieś rzeczy, garaż w bazie wojskowej. Okej, okay, moje garaże. To jest nasz startowy garaż i jeszcze mamy dziennik. Ale dziennik to widzę, że to jest wszystko z tutoriala. Okej. Okay. Jak go zamknąć? Albo co mam tu zrobić? Drodzy twórcy. Nie mogę zamknąć tableta, a nie wiem, co chcecie, żebym zrobił. Można po prostu zaakceptować zlecenie. Chyba o to chodziło. Panel zadań. W lewym górnym rogu znajdą się zadania zamówienia. Należy je wykonać, aby ukończyć zamówienie. Do renowacji garażu i wykonania niezbędnych tasowań możesz użyć wszystkich dostępnych narzędzi gracza. Wielki ten garaż to nie jest. Dobra, mamy woreczek. Wow, co tu się wydarzyło? A, to jest zamknięte. Dobra, lecimy dalej. Wow. Mocniej trzeba rzucić. To jest gabaryt, to tak nie rzucimy. Pięknie.
Kolorowe kontury oznaczają rodzaj przedmiotu: czerwony, śmieci, żółty, uszkodzona struktura do zniszczenia, biały, neutralny. Na przykład mebel, niebieski, antyk do renowacji. Renowacji mebli też mamy. W niektórych zleceniach można natrafić na antyki, które można sprzedać na aukcjach, wykorzystać do ozdabiania garażu oraz poddać renowacji. Starannie przeszukaj mapy, ponieważ antyki mogą być ukryte. Antyki można zabrać klikając na nie E. Okej. Okay. Fajnie, szlifierkę weźmiemy. To trzeba tutaj, no wiecie. O, to był antyk. Moment, nie chciałem tableta, ja chciałem... No właśnie. A, dobra. Prawym przyciskiem mamy to wziąć i na pakę. Coś graficznie tak świruje gra. Wow. Okej. Okay. Na razie to na pakę wrzucimy. Bo nie wiem, czy te rzeczy mają to być w garażu, czy nie. Chyba, że mam to odkładać na... No, my tutaj nie wykroczymy. Tu też nie pójdziemy. Wyłączyć kabli na razie nie chcę. Dobra, regały mamy postawić aż 4. Moment, tu i szlifierka. Szlifierka do betonu. Okej, to w ten sposób działa. Antyk mamy zaliczony, widzę. Mamy odnówka te ściany. No troszkę schodzi na takich rzeczach. Sklep. Widziałem sklep. I teraz tak, czy mamy jakieś preferencje, czy mamy się sami bawić? A, ja na palecie ustawiłem regały, to zaraz je będę musiał zabrać, żeby nam się nic tutaj nie pokrzeczyło z grą. Malę ściany na dowolny kolor, czyli malujemy jak chcemy. No, troszkę tak schodzi nam. Dałoby się odkurzyć. Tego kurza to trochę produkowaliśmy. Jeszcze szorując. W cudzysłowie szlifierką. Dobra. Odkurzone. Ręce mi są potrzebne. I mamy kupić farbę. O, sklep. Zróbmy czarny garaż. Wałek. Szpachelka służy do zdrapywania farby ze ściany. Wystarczy wybrać narzędzie szpachelka i przepchnąć lewy przycisk myszy. Okej. Okay. Nie wiem, że można kupować. Więcej produktów jednocześnie. Okej, okay, czyli sobie będziemy tak chodzić. Żeby pędzelek maczać. Czy nie musimy?
I to tylko taki glitch graficzny jest. Jeszcze nie ukończyłem wszystkich zadań. Nie, to jest chyba tylko glitch graficzny, że nie widzimy farby na pędzlu. A nie, jednak teraz dopiero. No to tak jakby trochę No. Nie pomalowane dobrze. Ale fajny efekt jest. Bo nie jest taki typowy czarny, chamski. Tylko taki, wiecie, trochę podrapany. Ale nie wygląda na odświeżony garaż. Oj nie. O, chyba znowu. Pytanie, czy nam się farba kończy. Dobra, i ostatni jest, okej. Okay. Odłączyć mamy kabelki. Okej. No i regały do ustawienia. Jeden mamy. Wow. Serio? A, dobra, już jest lepiej. Potrzebujemy zamówić jeszcze dwa regały i sprzęt mechanika. Czyli przechodzimy do sklepu, meble. Czemu jest do kupienia AKM? Czemu można łóżko w garażu postawić? Dziwne te niektóre przedmioty. Regał. A ja bym nie chciał takiego regału. Półki regały, o. Półka garażowa. Żelazne półki. Dwie sztuki poproszę. Mam wrażenie, że to jest krzywo i nie mogę wyprostować. Się zmieści tutaj nam. Okej. Okay. I jeszcze sprzęt mechanika. Sprzęt mechanika. Co my tutaj mamy? Ja bym wziął kabel i stół garażowy. Zobaczymy, czy to nam zaliczy. Masz sobie kabelek. Zaliczyło nam. Okej. Okay. Trochę głupio z tym kablem. Ale okej. Okay. A to zabieramy. I gdzie tu kończymy zlecenie? Chyba z poziomu tableta. Zlecenie. Zakończ. Akceptujemy.
kurczę, kacenki na tego lali. Mam wszystko na ultra i widzę, jak mi z FPS spadają do 40 klatek na sekundę. Nie sprawdziłem tych statystyk tych do końca. Nie przeczytałem, co tam było w podsumowaniu. Odruchowo kliknąłem. Znalezione przedmioty można odnowić. Okej. Okay. Ale nasz garaż też by się przydał posprzątać. Powiem tak, mam zajęte 80% GPU i praktycznie 14 giga VRAM-u. Zmieniłem detale na bardzo wysokie, zobaczymy, jak to teraz będzie działało. Mam nadzieję, że coś z tą optymalizacją lekko poprawią twórcy. Bo to takie takie, wiecie, niefajne, nie? Jak to przecina nam. To jest ta śmieć. Renowacja. Stary fax. Odrestaurować. OK. Kółkiem myszy możemy przybliżać obiekt. OK. To sobie myjemy, tak? Chyba to musimy zaszorować. Okej. Okay. I teraz na tablecie możemy to sprzedać. Aukcje, sprzedaż. Okej. Okay. Ja to sprzedałem. No dobra. A co mam zrobić, jak ja to sprzedałem? Gniazdka amerykańskie chyba. Wszystkie przedmioty znalezione podczas zadania znajdują się w ekwipunku gracza. A co z tymi stołami, które ja sobie przyniosłem? Bo ja nie mam tych stołów. Idziemy w aukcję. Dobra. Pieniądze można zarobić na dwa sposoby. Realizując zamówienia i sprzedając znalezione przedmioty. No, dawaj, dawaj, szybciej. Tutorial.
Proszę szybciej. Chyba, że już nic nie mamy. Dobra, bym zrobił jeszcze jedno zleconko. Mamy 4000. Garaż dla graczy. O, może być fajne. Bierzemy. Dobra, to co? Wybieramy się najpierw oczyszczenie. Nie otworzyłem śmietnika. Mamy antyk już. Op, prawie. Op. Antyk zabieramy. Nam nie mówią o antykach więcej. Włączmy kabelki. Ten sam schemat. A co ja mam z tym zrobić? Do śmietnika wrzucić? Miałem to na pacy ustawione i nie zabraliśmy tego. No dobra, a to robimy. Tu sobie nie ulepszą. Zbliża się do końca szlifowania ścian. I się zastanawiam nad kolorem ścian, bo do gamingu to mi się tak kojarzy czarny. Więc... zastanawiam się, czy iść w kolor czarny ponownie. Mamy też taką podłogę trochę czarnawą, więc fajnie by to mogło pasować. Kurczę, się tak zastanawiam właśnie, jak to ogarnąć. Jeszcze nie odkurzone. Tutaj było. Okej, okay, kurz odkurzony. Ach, to jakaś ściana nie została wyszlifowana przeze mnie. Okej. Okay. Kilka ścian pominąłem. Zobaczmy. Nie no, na czarno. Chemik musi być na czarno. Fajne dekoracje do tego dodane. Zobaczymy się za chwilę. Pomaluję wszystko. Dobra, mamy pomalowane. Nawet fajnie to wygląda. Sufit mógłby być inny. Ale zlecenia na sufit nie mamy. A raczej na tak bym wziął śliwerkę, to i tak z sufitem nic nie zrobimy. Więc tak. Co oni by chcieli? Dwie dekoracje. Nie zlecenia, tylko sklep.
meble, dekoracją. Co my tu mamy? Rzutki do gamingu i tylko to chyba takie pasujące jest. Wow. Suwak ma więcej niż powinien. O, to możemy wziąć. No i te lotki bym wziął, rzutki. Na początek tym bym się zajął. Pyk. No to grania to sobie miejcie tutaj. Dobra, z podstaw sprzęt hobbystyczny na podłodze. Sprzęt hobbystyczny. To chyba będzie z hobby. O, do gamingu. Tylko, że ja chcę 3000 na to wydać. Prędzej laptop, o, do gamingu. I jakiś mój monitor retro czarny do tego. A pozostaw retro PC czerwony, o. A, jeszcze jeden mam sprzęt do kupić, tak? Meble, hobby. Coś jeszcze do tego byśmy mogli dorzucić. System do gier retro. Czerwony, okej. Tylko by się przydało mieć jakiś stół. A do tego to kupimy sobie meble, stoły. Komputerowy szklany, proszę bardzo. To z kosem pięknie zrobimy. Z tyłu niech mogą być jakieś takie, wiecie, miejsce na kamerkę czy coś. Co, ja nie jestem w stanie na tego tu postawić? Lipa z tym stołem. Mam pomysł. Tylko nie wiem, czy to tak zadziała. Teraz jakbym chciał... Aj, nie zadziała to mi tak. Zróbmy może równo. Dopchaj, 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 dopchaj. Dobra, nie zrobimy tego tak. A laptopa chociaż będę mógł dostawić do tego? Też nie. No, lipa, powiem wam. Napuje mi do ściany laptopa. Zamiast do biurka. To zróbmy to inaczej. Odkleimy. Niech sobie tam będzie sprzęt na kamerę i tak dalej.
kurde. Nie, te biurko jest zbugowane, czy... O co tutaj chodzi? Ja bym chciał to bardziej, wiecie, z tej strony. O! Dobra. Kombinacjami się udało. Jeszcze ten komputer retro. Jakiś taki, wiecie, wielki on jest. O! Tak zrobimy. Chociaż do tego się przydało snapowanie. A tu mi go nie zalicza. I to nie jest sprzęt hobbystyczny? O kurde. To co to za lipa? A to musi być na podłodze. Już sam nie wiem. No dałem sprzęt hobby i nie zaliczyło mi jako sprzętu hobby. No i jeszcze mamy wziąć coś z gier retro, tak? Hotel. Przedłużacz. Nie zalicza mi przedmiotów retro. A tego komputerka też mi nie zalicza. Ja bym go wyniósł. I wniósł. No, coś jest nie tak. Moment. Teraz mi to zalicza. Brawo. To zaliczyło. To mi teraz zalicza. Ale jak położymy na stole, to nam nie zaliczy. Weźmy go tutaj. Jest. Czy nam go nie zalicza? Czyli musimy zostawić to na podłodze. To jeszcze musi tak snapować do podłogi i wtedy nam zalicza. Ale głupie. Nie da się tego fajnie, ładnie zrobić. Okej, jeszcze sofę. Czy to jest sofa? To nie jest sofa. Czyli to nam zaliczyło do sprzętu retro. A
czym jest sprzęt hobbystyczny? Sprzęt do siłowni. Kupmy obciążniki, zobaczymy. Niech sobie tu poćwiczą. Oj, za dużo kupiłem. Ale z retro musimy więcej, ale mamy przedłużać jeszcze. Dobra, pod stołem też tego nie mogę umieszczać. Jest tak trochę, no, średnio. A co robi skaner do sprzedaży? A. Okej. Okay. Jak coś niepotrzebnie kupimy, to pyk, pyk, pyk. Potrzebujemy jeszcze coś. Co to miało być? Przedmiot retro. A światło jakieś retro jest? O! Nie wiem, że to nam zaliczy do czegoś. Zaliczyło, sprzęt retro. Ale niejasne niektóre rzeczy są do mnie, co jest retro, ani co nie. Jeszcze potrzebujemy sofę. Miękka sofa. Niech będzie. Dobra, zakończmy to zlecenie. Tak. No niestety, próbowałem, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Znowu mam 48 FPS-ów, a zmniejszyłem na bardzo wysoką jakość z Ultra. Warto iść do dekoracji, bonus, łączna kwota 4322. Mam nadzieję, że nic innego mnie nie obciąża jak GPU. Ale wychodzi tylko, że mam tylko grę włączoną. Dziwna sprawa. Okej, okay, umiejętności. Na pewno bym chciał szlifierkę. I wałek. To są dwie takie rzeczy, które na pewno muszę mieć. No, nawet bym zrobił tak. Ale nie sprawdzimy sobie, jak to będzie działało. Bo już mi się kończy czas. A troszkę gra mnie zniechęciła. Troszkę mnie gra zniechęciła tym, że nie mogliśmy ładnie tego udekorować. Ale może dla niektórych osób to nie będzie przeszkodą. No jestem ciekaw, czy będzie jakiś fajny patch na dzień premiery. Jeżeli będzie coś na dzień premiery, jakiś fajny patch, to zrobimy jeszcze jeden z odcineczek, jak to wszystko będzie wyglądało w grze. Bo nie lubię zostawiać takich gier w takim stanie. No to gram przedpremierowo, więc wiem, że mogą takie rzeczy być kwiatkiem. Ale czy poprawią na premierę? To się okaże. A tymczasem grał z wami Deku, zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostawcie lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!